Kończymy tę kolejną niedzielę, jaką Pan Bóg nam dał, przeznaczył na to, abyśmy mogli żyć w relacji z Panem Bogiem, który do nas mówi, który nas gromadzi. Uczymy się, że mamy jednego Ojca w niebie, do którego możemy się zwracać. Piękna niedziela, biała niedziela, posypało śniegiem. Nie wiadomo, czy to splot warunków atmosferycznych, czy anioły się wypierzyły w niebie. W każdym razie pięknie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dziękuję Panu Bogu za te piękne słowo, które nam towarzyszy dzisiaj i także rzuca światło na to, co przeżywamy. Każdy ma swoją historię życia osobistą. Zderzamy się z faktami, niektóre są bardziej wyraziste, drugie mniej. Niektóre, z niektórymi jakoś łatwiej jest dojść do zgody, inne stawiają nam znaki zapytania, ale także żyjemy w pewnym szerszym nurcie zdarzeń, zanurzeni w historię tego, co się dzieje wokół nas i ciągle uczymy się, że Bóg też mówi poprzez fakty, poprzez wydarzenia. Dlatego one są dla nas ważne. Dzisiaj słyszeliśmy, że te czytania są przesiąknięte takim jednym wielkim wołaniem, jakby bez niecierpiącym zwłoki. Wołaniem: mówię wam, bracia, czas jest krótki. Mówi święty Paweł. Przemija bowiem postać tego świata. Wygląd, sposób istnienia tego świata przemija. I także Jezus wychodzi do Galilei, czyli włącza się w krąg naszych spraw, naszego życia osobistego po to, żeby mówić: czas się wypełnił, nie ma już czasu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Królestwo Boga jest blisko. Co to oznacza? Przypomniała mi się taka anegdotka, jak to kiedyś stary diabeł odbywał szkolenie z młodymi diabłami przed wysłaniem ich na świat, aby mogli zwodzić ludzi. I po tym całym szkoleniu na końcu poddaje ich egzaminowaniu. I postanowił ich zapytać: no to w takim razie, co takiego byście wymyślili? Co zaproponujecie ludziom, żeby ich uwieść? Żeby przestali wierzyć? Zajmować się sprawami religijnymi, zadawać sobie pytania. I jeden podnosi rękę i mówi: ja będę ludziom mówił, że nie ma Boga. Wszyscy parsknęli śmiechem, mówią: ej, to już jest sposób z taką długą brodą, to już ludzie przechodzili niejednokrotnie, to nie działa. No to drugi się zgłasza i mówi: ja będę mówił, że to, co Bóg robi, nie ma żadnego wpływu na ich sprawy, na ich życie. No, diabeł mówi: lepsze. Ale tym to zwiedziesz tylko takich co bardziej słabych, niemyślących.
I wreszcie zgłasza się trzeci z tych diabłów i mówi: ja będę ludziom mówił, że mają czas. I stary diabeł przymknął oko i mówi: genialne, fantastyczne, tym zwiedziesz miliony. Powtarzaj ludziom, że mają czas, że nie ma się czym przejmować, nie ma się do czego śpieszyć. Właśnie dzisiaj o tym chce mówić nam Chrystus. Dzisiaj nas stawia w takim momencie sytuacji: obudź się, zobacz, co się dzieje. Dlatego dzisiaj jest bardzo ważne, żebyśmy mieli odwagę otwartymi oczyma przyglądać się temu, czy Bóg chce nam coś powiedzieć przez to, co się dzieje. Nie tylko w życiu osobistym, ale także poprzez to, co się dzieje na szerokiej scenie historii. Na szerokiej scenie tego, co się dzieje wokół nas, co do nas dociera. Jesteśmy w świecie oplecionym sieciami teraz, globalnej wiosce. To, co się wydarza na jednym końcu świata, natychmiast dociera do nas. Przywitaliśmy ten nowy rok 2015 i to nagle zaskoczenie. Najpierw atak w Paryżu terrorystyczny i potem odpór, który próbuje dać francuska gazeta, która, przypomnę, jest gazetą nie tylko satyryczną, ironiczną, ale która ma swoją historię, także jeśli chodzi o zdobywanie mistrzostwa świata w bluźnierstwie. To jest ta gazeta, która kpiła sobie, szydziła sobie nie tylko z Mahometa, ale także z Jezusa Chrystusa i apostołów, i papieży, w końcu także z Trójcy Świętej. Obrzydliwa, obleśna gazeta Centrum Panświnizmu Europejskiego. I w obronie tej gazety staje cała elita paryska, nie tylko europejska. W efekcie tego gazeta nie tylko zarabia bardzo dużo pieniędzy, bo wydaje teraz kolejny numer w 7 milionach egzemplarzy. Dowiedziałem się, że redaktor naczelny jest zaproszony, żeby na początku marca przyjechać także do Warszawy. Jerzy Urban i jego produkty to jest nic w stosunku do tego, co prezentuje ta gazeta. W odpowiedzi na to furia, gniew w świecie islamu to są nie tylko manifestacje, gdzie ludzie protestują przeciwko nieszanowaniu tego, co jest dla nich święte, ale zostaje spalonych 42 kościoły w Nigerii, niszczone ochronki, szpitale, misje chrześcijańskie. Chrześcijanie, ludzie są prześladowani, wrzucani żywcem do ognia. Tak jest tego efekt. Nawet jeśli w Niemczech pojawia się wielki ruch społeczny protestu, obudzili się po niewczasie przeciwko islamizacji Europy, to nie dochodzi w zeszłym tygodniu do manifestacji w Dreźnie, dlatego że muzułmanie zagrażają, że poleje się krew, jeśli wyjdą na ulicę. Wczoraj dowiadujemy się, że w Turcji, Turcja jest pełna manifestacji, gdzie zaczynają muzułmanie krzyczeć, że Europa albo przyjmie Mahometa, albo zginie. Zaczyna się robić nie tylko gęsto, ale zaczyna się robić niebezpiecznie. I dlatego my potrzebujemy mieć oczy otwarte i także wsłuchiwać się w to, co Bóg chce nam powiedzieć. Zwłaszcza, że naprzeciwko tego, co z jednej strony mamy aberrację religijną, wirusa strasznego, który ogarnia wyobraźnię serca ludzi, ludzi, którzy wierzą, mają miłość do Boga, miłość do swojej religii, ale z drugiej strony są gotowi zabijać. A z drugiej strony jest całkowita pustka, nihilizm ze strony europejskiej, gdzie właściwie tylko czekać, aż to samo się zawali. Wszystko, jak to powiedział jeden dziennikarz, schodzi po naszej stronie na dziady. I w takiej sytuacji jesteśmy. I w takiej sytuacji zostaje posłany prorok. Słyszymy tego, o tym w pierwszym czytaniu. Dzisiaj głównym bohaterem tego wieczoru jest prorok, który się nazywa Jonasz, którego Bóg wysyła do wielkiego miasta, żeby przestrzegał ludzi. I to wielkie miasto się nazywa Niniwa. To jest centrum cywilizacji. Dzisiaj także ikoną naszej cywilizacji są wielkie miasta, bo wszyscy idą mieszkać w wielkich miastach. My też żyjemy w wielkim mieście. Ale jeśli pojedziecie do tych wielkich miast europejskich, my trochę jesteśmy, wydaje się, na końcu świata, jeśli chodzi o to, co się dzieje dzisiaj, przemiany w cywilizacji zachodniej. Ale jeśli pojedziecie do wielkich miast, zobaczycie, że te wielkie miasta są podbite przez muzułmanów. Potężna emigracja.
I to wszystko zaczyna być coraz bardziej groźne. Dlaczego Bóg posyła proroka? Mówi, idź i przestrzegaj mieszkańców wielkiego miasta. Głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Wiemy, że Jonasz na początku nie chciał iść. Nie miał wiary, że to da jakikolwiek skutek. Tak samo jak wielu z nas może mieć takie same przekonania. Wzruszyć najwyżej ramionami i powiedzieć, a co ja mogę? No co ja mogę? No co my możemy zrobić? Jonasz nie wierzy, że będzie miał jakikolwiek skutek przestrzeganie ludzi. Co to znaczy przestrzegać? Budzić. Bo stajemy się cywilizacją śpiochów. Ludzi uśpionych, którzy mają tylko na myśli swoje własne sprawy. Co mnie tam obchodzi? Jakieś tam sprawy dziejące się za granicą? Co mnie obchodzi? Jakaś wojna? Ja mam jutro egzamin, ja mam jutro kolokwium, ja mam dentystę. Kredyt we frankach. To są rzeczy, które wydają się największą katastrofą. Natomiast Bóg posyła proroka, żeby budzić wielkie miasto Niniwę, żeby się mógł ulitować nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić. Bóg widzi, że idzie wielka niedola. Jaka to jest niedola? Niedola, która nie polega tylko na tym, że my się starzejemy i rzeczywiście za kilkanaście lat może cały system nawet społeczny się zawalić. W Europie, że nie ma dzieci, że się starzejemy. Ale z drugiej strony to jest ta niedola, która pojawia się coraz bardziej. Być może, a może jest tak, jak kiedyś było, że Bóg chce posłużyć się tamtymi ludźmi szalonymi, niebezpiecznymi, tak samo jak kiedyś Chaldejczykami, jako karą, jako biczem Bożym, żebyśmy się obudzili, żeby nam się oczy otworzyły i zobaczyli, w którą stronę idziemy. W tym tygodniu ogłoszono statystyki, że w Holandii po raz pierwszy ilość ludzi deklarujących się jako ateistów przewyższyła ilość ludzi, którzy mają się za religijnych. Już się nie mówi o tych, którzy wyznają wiarę taką czy inną, chodzą do kościoła czy do jakiejś innej świątyni, ale w ogóle. Bo jest wielu ludzi, którzy nie chodzi do kościoła i nie modli się, ale jakby co do czego przyszło, to deklarują się, że są religijni. Po raz pierwszy w Holandii jest więcej ateistów niż ludzi, którzy mają religijną samoświadomość. W tę stronę idziemy. I dlatego to jest wszystko bardzo niepokojące, bo w tym tygodniu także mieliśmy wielki spektakl, wielki koncert, także medialny, próby przeciągnięcia papieża Franciszka na stronę ludzi bezideowych, wmawiania, że papież Franciszek jest przeciwko rodzinom wielodzietnym, że chce rodzinom, które mają więcej dzieci, narysować uszy królika, że wypowiedział się, że trójka to jest maksimum i to było nieustannie powtarzane. Ja po raz kolejny się nauczyłem w tym tygodniu, na czym polega radykalna różnica między faktem autentycznym a faktem medialnym. Pod tym względem ja jeszcze jestem cały czas głupi. I nieraz myślę tak jak wielu innych ludzi, że jeśli coś napisano w gazecie albo coś powiedziano w telewizji, to jest prawda. Miałem okazję się sam teraz w tym tygodniu przekonać, jak mielą młyny środków masowego przekazu. Chcę się tym tematem bardziej zająć w przyszłą niedzielę. Jeśli będziecie mieli ochotę, to chcę zaprosić wszystkich na wieczór konferencję taką, którą pragnę przygotować dobrze i pokazać w przyszłą niedzielę, czego media nie chciały, żebyśmy usłyszeli z tego, co powiedział papież Franciszek. Co miało być zatuszowane, zamazane tymi dziwnymi informacjami, które są nieustannie jak mantra powtarzane, które okazują się mieć niewiele wspólnego z tym, co papież chce powiedzieć. Ale jaki jest tego efekt? Z jednej strony mamy ludzi, którzy myślą, no zobaczycie, niedługo ten wasz papież Franciszek to was w konia zrobi. Zrobi wam jedno wielkie kuku. Ci wszyscy, którzy jeszcze wierzycie w katechizm i tym wszystkim kardynałom konserwatystom, że niedługo dopuści prezerwatywy i będzie każe nam błogosławić związki gejowskie i będzie takim fajnym papieżem. Zrobi sobie pewnie tatuaż jeszcze. Na dodatek. I
Jesteśmy w takiej sytuacji, w takim położeniu, że a z drugiej strony ludzie, którzy czują się zranieni albo czują się także zaskoczeni, że prawda, że papież coś takiego mówi? Niektórzy się naprawdę poczuli zaskoczeni, nie tylko zrobiło im się przykro. To jak to my w Kościele otrzymaliśmy odrobinę odwagi, żeby się otworzyć na życie, żeby otrzymać trochę więcej hojności w oparciu o wiarę? A teraz papież nas wyśmiewa? I to wszystko stało się jakąś jedną wielką mistyfikacją, aberracją, ale zmierzało do tego, żeby potem wielu ludzi zwątpiło w papieża albo zaczęło mu przypisywać negatywne przymiotniki albo używać inwektyw. Albo wielu ludzi myślało, mówiło, a nie wiadomo, czy dalej ma sens słuchanie tego papieża i chodzenie za papieżem. Na czym polega problem? Na czym polega trudność? No na tym mianowicie, że przychodzi pewna niedola, o tym mówi Bóg. Uważajcie. My tego nie doceniamy, co się dzieje, jeśli chodzi o islam. Słyszałem w tym tygodniu relację jednego franciszkanina, profesora teologii, profesora Biblii, z klasztoru z Jerozolimy. Tam franciszkanie mają swoją wyższą uczelnię studiowania Pisma Świętego i on mówi, że tam w tym konwencie, klasztorze w Jerozolimie franciszkańskim od lat razem z tymi braćmi mieszka jeden muzułmanin, z którym bardzo dobrze im się układa, mają wielką przyjaźń, można było na niego liczyć. On kopiował i także pomagał w pracach redakcyjnych i cały czas jest taki właśnie. Tak zaufanie ogromne zdobył sobie ten człowiek, że można byłoby mu spokojnie oddać klucze. Któregoś razu wrócił z meczetu w Jerozolimie zmieniony, z twarzą inną. By ich zdziwiło, dlaczego jest inny? Dlaczego nie jest jakiś taki nieswój, nie ten sam? Zaczęli go pytać. Na początku nie unikał, nie chciał powiedzieć, a potem puścił farbę i mówi, że wraca z meczetu i po raz kolejny słyszy, dzisiaj słyszał bardzo wyraźnie, że mówiącego imama, głoszącego kazanie płomienne i mówi, że gniew Boga i Dzień Sprawiedliwości niebawem nadejdzie. I nadchodzi niebawem, już niedługo będzie dzień triumfu Allaha i jego proroka Mahometa i ci wszyscy, którzy nie wyznają natychmiast wiary w Allaha i Mahometa, zostaną zgładzeni, zniszczeni, zabici. Ale dodał do tego potem, ale wy się nie martwcie, nie bójcie się. Ja was kocham, wy jesteście moimi serdecznymi przyjaciółmi, dużo wam zawdzięczam. Jak przyjdzie co do czego i będę musiał was zgładzić, to zrobię to tak, żeby wam nie zadać bólu. Teraz rozumiecie, na co nam się przydadzą europejskie postnowoczesne grzeczności? Papież Franciszek w ubiegłym roku, 14 września, podczas mszy świętej, która była sprawowana za ofiary I wojny światowej, powiedział, że mamy do czynienia z nową wojną, która już wybuchła, tylko to jest wojna w kawałkach, w odcinkach. Trudno ją ogarnąć. Czy będziemy mogli się porozumieć? Czy będziemy mogli znaleźć wspólny język? Czy możemy liczyć, że kiedy muzułmanie przyjdą do Europy, to podzielą nasze poglądy na temat godności człowieka, na temat godności kobiety, na temat równości wszystkich, którzy są wyznawcami różnych religii? Dlaczego w 1948 roku, kiedy była podpisywana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, wiele państw muzułmańskich odrzuciło, odmówiło podpisania tej deklaracji, mówiąc, że mają zupełnie inne pojęcia na temat jednostki i na temat społeczności? Będziemy mogli się porozumieć z kimś, kto utrzymuje, daje sobie prawo do poligamii, do niewolnictwa, do pełnego poniżej traktowania kobiety, wykorzystywania jej jako narzędzia do rodzenia dzieci tylko i wyłącznie. Zgodzimy się na to, na sposób, w jaki są traktowani wyznawcy innych religii, nie tylko chrześcijanie w krajach muzułmańskich, którym się nakłada o wiele większy podatek i muszą znosić także publicznie upokorzenia. Będziemy w stanie się porozumieć, czy rzeczywiście jesteśmy blisko pewnego konfliktu, pewnego zderzenia. Tylko co my mamy, jaką my mamy obronę? Co będziemy mieli, co nas będzie chroniło dzisiaj?
Bo zobaczcie, jeśli patrzymy na historię, na katechezę faktów, która się działa w przeciągu choćby historii chrześcijaństwa, Kościoła w Europie, to już jest kolejna próba, którą podejmują uczniowie Mahometa do tego, żeby podbić Europę. Kiedy po raz pierwszy próbowali to zrobić poprzez kalifat w Hiszpanii, przejść przez Pireneje i przejść i zdobyć Europę, wówczas odpór postawił im król Karol Młot pod Poitiers, 732 rok. Wtedy ta wojna, ta bitwa była zwycięska, ale wtedy, wówczas wszystkie klasztory benedyktyńskie modliły się, ludzie pościli w Europie, zgromadzili się wokół papieża. Potem syn Karola Młota, Pepin Mały, w dowód wdzięczności Ojcu Świętemu także podaruje terytoria dla papieża, żeby mógł być chroniony także od nacisku wpływów politycznych, powstanie państwo kościelne. Następna próba, która przychodzi w XVI wieku, przez Bałkany, podbój Europy i dochodzi do wielkiej morskiej bitwy pod Lepanto. I wówczas także jest zorganizowana Święta Liga władców państw europejskich, którzy gromadzą się wokół papieża. I ta bitwa zostaje wygrana, ale cała Europa sięga po różaniec. Znakiem, efektem tamtej wygranej wojny jest świętowane do dzisiaj święto Matki Bożej Różańcowej w październiku. Bo wówczas Europa stanęła wokół papieża i zjednoczona w modlitwie, wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. To samo także, jeśli kiedy przyszło do bitwy pod Wiedniem, 1683 rok, papież zmartwiony, że głowy państw europejskich nie mogą się porozumieć, dogadać, są podzielone, wysyła świętego mnicha, franciszkanina, kapucyna, Marka z Aviano, który przechodzi od jednego do drugiego, przekonuje, że władcy muszą być razem. Gromadzi ich, wzywając ich do nawrócenia przede wszystkim. Zanim zaczynają bitwę, idą wszyscy do spowiedzi, uczestniczą we mszy świętej. Idą walczyć w obronie swoich rodzin, swoich kościołów, swoich miejsc z Jezusem Chrystusem i Maryją na ustach. Zobaczcie, jeśli dzisiaj przyjdzie co do czego, lepiej nie, oby nie, ale jeśli przyjdzie co do czego, wokół kogo się zgromadzi Europa? Wokół wyszydzanego papieża? Pogardzanych wartości chrześcijańskich? Poprowadzi ich naprzód i doda im odwagi redakcja wulgarnego tygodnika? Właśnie w takiej sytuacji jesteśmy. Dlatego dzisiaj prorok jest posyłany do wielkiego miasta. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie też, jeśli mogę chwilę jeszcze powiedzieć na ten temat. Bardzo mnie zainteresowało, dlaczego chodzi o wielkie miasto. Dlaczego Bóg nie wysyła proroka na wieś, do domów, tylko jest to podkreślone. Idź do wielkiego miasta. Wiecie, skąd się wzięło miasto? Wiecie, kto pierwszy wybudował miasto? Według Biblii, Pisma Świętego? Wiecie, czy nie? Kain. Mówi Pismo Święte, że po morderstwie na swoim bracie i po tym, jak został wypędzony, przepędzony przed Bożej obecności, stracił wszystko. Zaczął doświadczać w sobie skutki śmierci. Osamotnienie i niepokój. I nie może znaleźć dla siebie miejsca. Jest człowiekiem błąkającym się wszędzie. I żeby znaleźć dla siebie ukojenie, buduje miasto, pierwsze miasto, któremu nadaje imię swojego synka, Henocha. I zobaczcie, tutaj zaczyna się cała historia budowania miast. Nie tylko ze względów urbanizacyjnych, nie tylko ze względu na zabezpieczenie się przed rabusiami pustynnymi. Miasto to znaczy otoczyć się murem. I kiedy patrzymy dalej na historię, o której mówi Pismo Święte, okazuje się, że ta potrzeba otaczania się murem, ten mur budowany jest nie tylko przeciwko zagrożeniu z zewnątrz, przeciwko bandziorom, przeciwko złodziejom z zewnątrz, rabusiom, ale to jest mur, który człowiek sobie zaczyna budować przeciwko Bogu, przeciwko swojej naturze, przeciwko płodności. Dlaczego?
Dlatego, że człowiek, który zaczyna nosić w sobie poczucie osamotnienia, bo opuścił Boga, i poczucie niepokoju, dlatego że parzy go sumieniem, bo dopuścił się zła, zaczyna robić wszystko, żeby pójść za stłumionym gdzieś głęboko, nie do zgaszenia, pragnieniem nieśmiertelności, bo człowiek chce żyć, nie chce umierać. I żeby sobie zapewnić nieśmiertelność, zaczyna rzucać się w budowanie pomników, w budowanie osiągnięć, sukcesu. Dlatego buduje miasta. Kiedy przychodzi potop i kiedy z potopu zostaje uratowany Noe i tylko jego rodzina, bo byli jedyni, którzy okazali wrażliwość wobec Boga, słuchali Go, dali się obudzić. Kiedy patrzymy, jak się kontynuuje dalej historia Noego, okazuje się, jeden z trzech synów Noego, ten, który się nazywa Ham, który odkrył nagość Boga i wyszydził publicznie, przepraszam, nagość ojca. I wyszydził publicznie ojca, naśmiewał się z niego, wyrzekł się szacunku do własnego ojca. To jego syn nazywa się Kusz, a synem Kusza jest Nimrod. A Nimrod zaczyna budować potężne miasta, między innymi Babilonię. To miasto, które wyzwie Boga na wyzwanie. Kto jest silniejszy? Kto jest potężniejszy? A potem po Nimrodzie przychodzi Aszur i Aszur buduje wielkie miasto Niniwę. Zrobiliśmy wielki krąg, żeby wrócić do Słowa Bożego. Czym jest wielkie miasto? To jest w Piśmie Świętym symbol człowieka, który próbuje ochronić, obronić się przed Bogiem, przed własnym sumieniem, przed prawdą, uciekając w swoje osiągnięcia, pracując. Trzeba pracować, nie możesz sobie dać wytchnienia od rana do wieczora, bo masz kredyt, bo musisz sobie coś zapewnić, bo musisz sobie zapewnić imię, bo musisz sobie zapewnić chwałę, sławę. Gdyby nie jeden z tych ludzi, którzy tacy są zapracowani, mógł się na moment zatrzymać i pomyśleć, że on któregoś razu umrze, że to wszystko któregoś razu musi zetknąć się ze śmiercią. Być może równocześnie przyszłaby także refleksja o Bogu, o rachunku sumienia, o modlitwie, o nawróceniu. I tu jesteśmy, i tutaj przychodzi Jezus Chrystus i mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I rozpoczyna swoją działalność, mówi, nie ma czasu, czas się wypełnił. To już jest najwyższy czas i zaczyna iść, przechodzić przez ludzkie miasta i wioski i głosi Ewangelię. I pierwsze miasta, które ewangelizuje Jezus Chrystus, odrzucają Jezusa. Miasta nad Jeziorem Galilejskim. Dlatego Jezus będzie mówił, biada tobie Korozaim, biada tobie Betsaido. A ty Kafarnaum, myślisz, że aż do nieba się wzniesiesz swoją cywilizacją, swoimi osiągnięciami? Zejdziesz aż do Otchłani. I także kiedy apostołowie, święty Paweł, chrześcijaństwo stawia pierwsze kroki w Europie, pierwsze miasto, które natrafiają, Ateny, odrzucają Jezusa Chrystusa. Ale Jezus nie zniechęca ani siebie samego, ani apostołów. Wysła ich, żeby głosili Ewangelię, rozpoczynając od wielkich miast. I takie miasta jak Korynt, jak Efes, jak Rzym przyjmują Ewangelię. Chrześcijanie będą mieli zawsze przed oczami tę katechezę, że nasze życie odgrywa się, jakby rozgrywa się między dwoma miastami, między dwiema cywilizacjami. Miasto Boga, które wstępuje z góry, miasto pokornych, ludzi, którzy mają w sobie szacunek do Boga, do Jezusa Chrystusa, do Trójcy Świętej, Jeruzalem. I drugie miasto ludzi bezczelnych, ludzi aroganckich, pyszałków, którzy stawiają tylko na samych siebie i ufają tylko sobie. Babilonia. I zawsze będzie dochodziło do kontrastu, do konfliktu między tymi dwiema cywilizacjami. Cywilizacja, jak powie święty Augustyn, człowieka, który kocha Boga, aż do pogardzenia sobą samym i między ludźmi, którzy tak kochają samych siebie, że aż są gotowi pogardzić Bogiem. Gdzie jesteśmy w tym momencie? Zobaczcie, dlatego potrzebujemy być budzeni, dlatego potrzebujemy być wyrywani ze snu. Jezus dzisiaj przechodzi przez nasze życie, przez nasze sumienie. Mówi, obudź się, nawracaj się, uwierz w Ewangelii, w Ewangelię. Jak my możemy to zrobić? Żeby nie przyszła na ludzi, nie spadła na ludzi niedola.
Jak możemy to zrobić? Ja się dziwiłem niedawno, bo to nie tylko papież Franciszek, czy papież Benedykt XVI, czy Raniero Cantalamessa, czy Baszobora wzywają do nawrócenia i mówią, wracajcie do wiary. Tylko silna wiara w Jezusa Chrystusa, tylko powrót do swoich korzeni może nas ocalić, uratować. Ale niedawno nawet pani Angela Merkel w tym tygodniu nawet zwróciła się do Niemców, mówiąc, że Niemcy, Europa potrzebuje wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni. I mówiła o przetrwaniu. A co my możemy zrobić? Pismo Święte mówi, że Jonasz szedł i głosił. Wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan mu powiedział. Zaledwie wszedł do miasta, wołał i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy i nawrócili się. I Bóg to widział, zareagowali. Co my możemy zrobić? Co ja, mały Szarak, mogę zrobić? Ja mogę sobie popyskować przez mikrofon tutaj do was. Mogę was trochę obudzić, a ty możesz powiedzieć, ale ja co mogę zrobić w mojej korporacji, w mojej szkole, w mojej rodzinie? Wyśmieją mnie, z góry przegrane, to nie ma sensu przecież. Wszystko ma sens. Chodzi przede wszystkim o to, że człowiek sam obudzony zachowuje się inaczej niż człowiek, który jest naćpany, który nie chce się obudzić, który jest somnambulikiem. Wystarczy żyć, być jak człowiek obudzony, człowiek, który wraca świadomie do Boga, który go szanuje od rana do wieczora, który stawia sobie 10 przykazań i Ewangelię przed oczy. Słowa pouczają, ale przykłady pociągają. Nie będziesz musiał robić wielkich rzeczy. Nie mówię, że masz iść jutro na ulicę czy do supermarketu, do Lidla i przemawiać, przepowiadać z siatkami w dłoniach. Żyj jak chrześcijanin, żyjąc nieustannie swoim nawróceniem, jak człowiek, który jest świadomy, a człowiek świadomy umie czytać fakty, umie czytać historię i umie słuchać Boga. Naucz mnie, Panie, chodzić Twoimi ścieżkami. To uczenie chodzenia czasami różnie wygląda, jak małe dzieci zaczynają chodzić. Stanie na jedną nogę, potem runie pod szafę albo zderzy się z jakąś komodą. Tak dzieci uczą się chodzić. Są też prowadzone, potrzebują pomocy. Naucz mnie chodzić. Nigdy się nie nauczę chodzić, jeśli nie zacznę stawiać pierwszych kroków. Wracajmy do Jezusa Chrystusa. Co to znaczy nawrócić się? Jutro rano, jak rozpoczniesz dzień, to rozpocznij od modlitwy, od uwielbiania Boga. Odkurz Pismo Święte, zajrzyj do Niego. Jeśli się nie wyspowiadałeś, w przeciągu ostatnich 6 miesięcy czy roku, wróć do konfesjonału, nie ugryzie cię. Sumienie cię ugryzie, ale Jezus nie. Wróć do niedzieli, wróć do piątku. Wróć do wyznawania wiary pokornego. Ale żyj jak człowiek obudzony, przebudzony, który nie wstydzi się tego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan mój i Bóg mój. Jezus dzisiaj przechodzi i szuka swoich uczniów. Oni zostawiali sieci. Nawet jeśli dałeś się omotać w różne sieci, narzekania. Cały świat jest omotany też siecią internetu. Wielu ludzi tchórzy przed życiem i woli spędzić swoje życie przed internetem. Obojętnie jak byłbyś umotany w różne sieci, w różne zależności, w różne uzależnienia, w różne grzechy. Jezus przechodził, zobaczył Szymona i Andrzeja i oni zostawili sieci i poszli za Nim. A potem zobaczył Jana i Jakuba, którzy zajmowali się reperowaniem sieci. I oni też zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Jezus to wolność.